Na początku gratulacje tu dla trenera, dla Wigier, dla całego klubu. Zwycięstwa. Od razu życzę powodzenia tutaj w barażach i przed tą walką o pierwszą ligę. Co do meczu, uważam, że graliśmy niezłe spotkanie. Naprawdę to był solidny mecz, szczególnie w defensywie. Myślę, że skutecznie neutralizowaliśmy tutaj mocne punkty Wigier pod postacią tutaj dwóch napastników i ich ruchliwości. Taki mieliśmy plan, bo wiedzieliśmy, że Wigry są w tym mocne, atakują dużą liczbą zawodników pole karne, bazują też na naprawdę dobrym odbiorze w środku pola, gdzie kumulują dużo zawodników i naprawdę z tych faz przejściowych są bardzo, bardzo mocni. Udawało się to no niestety do tej 87 czy 8 minuty. Szkoda, bo kontra kontry, że tak powiem, złe dośrodkowanie z bocznego sektora, piłka przejęta i momentalnie rozwinięta ta akcja i niestety tracimy tam kilka błędów niestety popełnionych w tej akcji i cały tydzień się tego wystrzegaliśmy, tych faz przejściowych, tej odbudowania, ustawienia czy przerwania akcji. I stracić bramkę w ten sposób na pewno boli. Druga bramka już w osłabieniu, no to praktycznie dobicie nas i to bez komentarza mojego tak naprawdę, ale mówię, charakter pokazaliśmy, ci młodzi chłopcy, więc na pewno to napawa optymizmem, bo rok temu tutaj przyjeżdżaliśmy z nożem na gardle walczyć o utrzymanie. Dzisiaj bijemy się równy z równym o baraże i tak myślę, że będzie do końca. Zostały nam dwa mecze i nie porzucamy tych nadziei, więc na pewno jeszcze powalczymy. Wygrywamy dzisiaj i mamy 3 punkty, ale jesteśmy już bardzo blisko celu, jaki sobie postawiliśmy na ten sezon i też na tą rundę, żeby być w tej strefie barażowej. Potrzebujemy jednego dobrego wyniku. Bardzo mnie cieszy to, jak zespół dąży do tego, żeby wygrywać. Nie wszystko wychodzi od strony technicznej, czasami jest sporo strat. To jest też trzeci poziom rozgrywkowy i każdy z nas jest tego świadomy, że te mecze, nawet często kibice na poziomie ekstraklasy narzekają, są takie szarpane. Ale myślę, że zespołowi od początku tej rundy wiosennej nie można zarzucić braku takiego zaangażowania, braku chęci zwycięstwa, tej walki do końca, bo to jest kolejny mecz, gdzie my w samej końcówce wygrywamy, tak było z Motorem, wyszarpany remis chociażby ze Stalą Rzeszów. Zdobywamy dużo bramek, ale też cieszy mnie postawa dzisiaj linii obronnej i naszego bramkarza Hirka, że nie tracimy bramki. Potrzebujemy więcej tych meczów na zero z tyłu. Jeśli marzymy, żeby w tych barażach coś ugrać, to musimy być bardzo szczelni w naszej obronie, bo wiemy, jak te mecze wyglądają. To są często mecze na 0-0, często mecze z dogrywką. Może jedna bramka decydować o tym, czy ktoś przechodzi ten pierwszy baraż, czy nie. I myślę, że to jest droga, którą musimy dążyć. Chciałbym też podkreślić rolę rezerwowych, bo ten nasz skład się ciągle zmienia. Już, jak to dzisiaj przed meczem policzyłem, w tej rundzie 17 zawodników zagrało w podstawowym składzie. Wchodzą rezerwowi, tak jak Kosej Iwao, który znowu rozruszał tą naszą ofensywę, który ma udział przy bramkach. Podobnie jest w meczu z Motorem. Mariusz Rybicki gra raptem 5 minut, a zdobywa bramkę. To jest duża wartość tego zespołu, że różni zawodnicy są w stanie decydować o końcowym sukcesie. Ja chciałbym, żeby ten zespół był na takiej fali wznoszącej, że nie tak, że my mając już nawet zapewnione miejsce w barażu, zaczniemy odpoczywać i myśleć tylko już i wyłącznie o tych dwóch meczach, bo myślę, że zespół, który podchodzi po zwycięstwach, po dobrej grze, do barażu czuje się po prostu mocny. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz odpuścić mecz czy w Krakowie, czy ten ostatni z Pogonią Grodzisk. Mamy też możliwość jakiegoś pola manewru, tak? Możemy dokonać jakichś roszad w podstawowym składzie. Zobaczymy, mamy cały tydzień na to, żeby się do tego przygotować.